Radio Hobby, Radio Hobby, najlepsze na Mazowszu. To już kolejne z serii spotkań związanych z akcją Bezpieczna Podróż, która od kilku dni prowadzona jest na antenie Radia Hobby i na portalu regionalnym Hobby.pl. Jak już sama nazwa wskazuje, akcja poświęcona jest zagadnieniom związanym z bezpiecznym podróżowaniem bez względu na środek transportu. Goszczę dzisiaj w studiu komisarza Artura Cegiełkę, naczelnika Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami długi majowy weekend. Jest to czas wyjazdów, ale i wzmożonych kontroli na drogach. Jak powinien się przygotować każdy rozsądny kierowca do drogi, żeby bezpiecznie dojechać do celu? Jak co roku oczywiście policjanci, w szczególności policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, ze wzmożoną siłą pracują i strzegą bezpiecznego przemieszczania się pojazdów po naszych polskich drogach. W tym roku również będą, będziemy prowadzili działania pod nazwą Bezpieczny Weekend. Jeżeli chodzi o przygotowanie kierowców do takiego długiego weekendu, to przede wszystkim powinni dokonać kontroli i sprawdzenia stanu technicznego swojego pojazdu. Sprawdzenia wyposażenia tego pojazdu, również sprawdzenia dokumentów, przeglądów, ubezpieczenia, czy, czy mają wszystko tak, jak powinno być zgodnie z przepisami. A przede wszystkim, też powinni w odpowiedni sposób przygotować się do podróży związanych z wyjazdami weekendowymi. Między innymi, powinni wziąć pod uwagę to, że w porach popołudniowych, zwłaszcza po godzinie 16, jest wzmożony ruch tych pojazdów. Jeżeli mają taką możliwość, powinni tą podróż zaplanować wcześniej. Aby no, czas podróży skrócić sobie mhm. maksymalnie, ile można. Co ile zaleca się kierowcy zrobić przerwę w podróży? Tak naprawdę każdy organizm reaguje inaczej. Mhm. I wiadomo, że czasami mamy lepsze, czasami gorsze dni. Kierowca powinien sam, znając już swój organizm, decydować o tym, kiedy zaplanuje sobie przerwę w podróży. Tak naprawdę jest to uzależnione od wielu czynników, tak od samopoczucia, od warunków pogodowych, od m.in. też natężenia ruchu, jaki jest. Mhm. Tak naprawdę powinniśmy na podstawie znajomości swojego organizmu zaplanować i planować częściej w takich właśnie dniach, mhm. gdzie ten ruch jest wzmożony. Tutaj mówimy o weekendzie, o wyjeździe weekendowym. Z uwagi na to, że tych pojazdów jest dużo więcej, musimy być bardziej skoncentrowani na tym, w jaki sposób poruszamy się. Dlatego też no, zalecane jest jak najczęstsze, ale nie jesteśmy w stanie mhm. określić, czy, Czyli czy taki po postęp trzeba musimy... zrobić po godzinie, czy, czy po dwóch. Musimy po prostu włączyć zdrowy rozsądek. Zdecydowanie tak. Na co policjanci kontrolujący zwracają szczególną uwagę? Jak zwykle przy tego typu działaniach przede wszystkim zwracamy uwagę na płynność, na utrzymanie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. Tak? Tutaj biorąc pod uwagę nasze miasto legionowo, wiecie mhm. Państwo o tym, że. Te wyjazdy weekendowe wiążą się z tym, że w godzinach popołudniowych bardzo, mamy bardzo duży ruch wyjazdowy z Warszawy w kierunku tej na połuszk Soc, natomiast odwrotna sytuacja jest popołudniem w niedzielę. I w tym roku podejrzewam, że będzie podobnie. W związku z powyższym skupiamy się na tym, aby ta płynność ruchu została utrzymana na głównych ciągach komunikacyjnych, tutaj w tym przypadku na drodze krajowej nr 61. Aczkolwiek reagujemy również na wszelkiego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym, na przestępstwa popełniane przez kierujących. Dokonujemy jak najbardziej pomiaru prędkości jazdy kierujących, czuwamy nad tym, aby przemieszczali się w sposób dozwolony, jeździli z dopuszczalnymi prędkościami na danych odcinkach dróg. No i jak najbardziej dbamy też o to, aby eliminować z ruchu nietrzeźwych uczestników kierujących pojazdami. Czy policjanci kontrolujący badają alkomatem każdego kierowca, czy tylko jeżeli zachodzi podejrzenie, że kierowca mógł spożywać alkohol? Czy w tej chwili posiadamy urządzenia, które pozwalają nam bezustnikowo, bezdotykowo zbadać stan trzeźwości są to urządzenia, które tylko informują nas o mm -hmm. tym, czy, czy jest w wydychanym powietrzu jakiś alkohol? I w momencie, kiedy to urządzenie wskazuje nam, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu, wtedy już używamy urządzeń z drukarkami, z atestami i wtedy w sposób procesowy dokonujemy pomiaru stanu trzeźwości, dokumentujemy to odpowiednio. Wróćmy jeszcze na chwilę do samych samochodów. Jak powinien być wyposażony każdy samochód? Co powinien mieć bezwarunkowo? No myślę, że przed takimi podróżami weekendowymi powinniście Państwo sprawdzić przede wszystkim, czy przypadkiem gaśnica, którą posiadacie w swoim pojeździe, nie utraciła już ważności, czy przypadkiem nie trzeba zakupić nowej bądź też tą, którą macie zlegalizować ponownie. Powinno się sprawdzić, czy trójkąt ostrzegawczy, który powinien być na wyposażeniu pojazdu, jest. Odpowiednim trójkątem spełniającym wymogi, czy przypadkiem nie jest połamany, czy ten odblask nie utracił już swojej świetności, swojej świetności tak, bo wiemy, że różnego, w różnym wieku pojazdy poruszają się po naszych mm. drogach. Generalnie nie, nie dotyczy nie dotyczy to zwykłych kierujących. Posiadanie apteczki, tak? Apteczka obowiązkowo musi być w pojazdach typu taksówka, aczkolwiek wydaje mi się, że zdrowy rozsądek powinien, po, powinien nam podpowiadać, aby wyjeżdżając w dalszą drogę, mimo wszystko posiadać tą apteczkę dla po prostu swojego bezpieczeństwa, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas w drodze może spotkać, a tak naprawdę, jeżeli nie nam, a będziemy świadkami jakiegoś zdarzenia wypadku, to ta apteczka może pomóc uratować zdrowie bądź też życie. Innych uczestników, którzy już w zdarzeniu brali udział. Mhm. Czy to prawda, że podczas ładnej pogody częściej dochodzi do wypadków? Tak naprawdę najczęściej chyba dochodzi do wypadków, do zdarzeń drogowych właśnie podczas przełamań mhm. pogód. Tak? Także wtedy, wtedy odnotowujemy największą liczbę zdarzeń drogowych. Aczkolwiek ładna pogoda, słoneczna pogoda e, pozwala nam i zachęca nas do szybszej jazdy, do, do jazdy z większą prędkością. Mniejszej ostrożności. Mniejszej ostrożności, tak. I niestety, no niestety, tak, bo statystyki nam o tym mówią, że no jazda z nadmierną prędkością jest najczęstszą mm. przyczyną wypadków drogowych. No i też w tym przypadku, tak, ta, ta dobra pogoda może spowodować to, że, że możemy. Niestety, ale na skutek przekroczenia prędkości spowodować jakieś nieszczęście na drodze. Tom życzymy przede wszystkim zdrowego rozsądku, bo jak ten będzie, to i większa szansa na dotarcie bezpiecznie do celu podróży. Tym bardziej, że już jutro rozpoczyna się długi majowy weekend. Gościem radia Hobby był komisarz Artur Cegiełka, naczelnik Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i również przyłączam się do życzeń, które pani przed chwileczką powiedziała. Do widzenia. Radio Hobby Radio Hobby Najlepsze na Mazowszu